bardzo wyjątkowa osoba, jakim się Państwo wsparli, do nas przyjechało. Bardzo wszystkich witamy. Jest naszym gościem młodszy chorąży, pan Jerzy Ludwin. Będzie nam opowiadał o misjach ONZ-u i NATO poza granicami naszego kraju. Także zapraszam do na pewno bardzo ciekawej prelekcji i do wysłuchania. Serdecznie Państwa witamy tu z moim kolegą, który też również był na misjach pod flagą błękitną, czyli pod flagą ONZ-owską. Moja skromna osoba, przedstawię się może. 25 lat służyłem tutaj, w 18. Bielskim Batalionie Powietrzno-Desantowym. Byłem na czterech misjach, 15 miesięcy na wzgórza Golan jako dowódca posterunku, rok czasu w Bośni jako szef kompanii, 13 miesięcy w Kosowie jako ratownik pola walki i ponad pół roku w Iraku również jako ratownik pola walki. Byłem również, odbyłem ćwiczenia zagraniczne, Turcja, Bośnia, Norwegia i Ukraina. To tak moja skromna osoba. Kolega Janek się teraz przedstawi Państwu. Dziękuję. Moje nazwisko Schmidt. Kiedy byłem piękny i młody, byłem w Egipcie w 1978 roku. Byłem na misji pokojowej, typowej misji pokojowej. Misja była ustanowiona przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Po takiej blitzkrieg żydowskiej, czyli izraelskiej, wojna błyskawiczna, sześciodniowa wojna błyskawiczna była na Synaju. Wojska izraelskie w ciągu 6 dni przekroczyli cały Półwysep Synajski i zameldowali się, że tak powiem, pod Kairem.